Problemu, więc ja myślę, że to... Jo! Jestem Harfi! A, przepraszam! Blaszka, wica, srogie triki, a Krzysiu Mariusz! Jedność obserwować bajkowego w swoim naturalnym środowisku, czyli poruszając się na deskorolce. I Krzyś, proszę bardzo, one footer, przelotka przez flyboxa. Widać, że on się już tymi flyboxami bawi. Postawić szybciutko tylko. Blaszka się tu przygotowuje jeszcze bez korolka, więc takie triki są na przykład na zawodach dodatkowo punktowane. O! Proszę bardzo! Jest skatepark bardzo fajny. Jeszcze jakby był troszkę większy. Tak. Ale super jest. Mówili, że będą właśnie troszeczkę rozbudowywać, pan burmistrz mówił. Ale no zobaczymy, może pump track też będzie dla rowerów. To by też było fajne. No, skatepark jest bardzo fajny, podoba mi się. Tylko jakby był troszeczkę większy, to by było naprawdę super. No, tak, codziennie praktycznie jesteśmy, codziennie. Bardzo nam się podoba, fajnie. Bardzo ładnie tutaj pomalowali wszyscy. Tak, fajnie o, jest. Prawo będą gorące i naprawdę tak jest jak zrobić. Takiego supermana to Blaszka też w międzyczasie wrzuca ciężkie numery. Słuchajcie, to się naprawdę dzieje. Bardzo jest. Skatepark się podoba. No. Fajnie, że wszystkie rampy nie są takie wielkie, tylko są mniejsze. Fajne są, bardzo fajne są. I dla profesjonalnych, i dla początkujących. Bardzo się cieszymy, że nareszcie został zbudowany. Tak, bo tamten był, no nie dało się zbytnio jeździć, bo był popękany i rozwalony. A teraz... do fejki tym razem. I co tutaj nam Krzyś wrzuci? Proszę bardzo. Witam serdecznie tutaj na otwarciu skateparku w Turku, w Ośrodku Sportu i Rekreacji. Tutaj dzisiaj mamy 1 października, super początek miesiąca, otwarcie na nowo powstałym skateparku, wybudowanym przez skateparki.pl. Tutaj wiem, że pan burmistrz przyłożył do tego naprawdę solidną rękę i dzięki temu możemy podziwiać taki super obiekt. Tutaj jeszcze lokalna scena nam go w międzyczasie przyzdabia graffiti. Co się dzieje za nami? Słuchajcie, no mieliśmy już pokazy profesjonalistów, czyli Krzysia Dymnickiego, mistrza Polski juniorów do 16 lat, bajkowego, czyli Daniela Leśniaka i Blachy. To są reprezentanci teamu Pogo. Tutaj też w tej chwili, dosłownie w tym momencie odbywają się lekcje prowadzone przez też Daniela bajkowego, który normalnie na co dzień uczy w super skate szkółce Piotra Dabowa. I można podziwiać tutaj właśnie jednego z najlepszych instruktorów w Polsce w akcji. Pokazuje, prezentuje podstawy jazdy na deskorolce, a za pół godziny dosłownie zaczynamy deskorolkowy dżem, jak to tak tradycja tutaj w Turku na tej deskorolce, tak to właśnie zawsze się odbywało, więc w formie deskorolkowego dżemu będą się tutaj zmagać lokalni skaterzy, lokalni jeżdżący, no i mam nadzieję, że będzie grube show, tak jak to było w trakcie pokazu profesjonalistów. No i co? I nagrody, jakby tutaj mamy ogromną pulę nagród, zarówno pieniężną, jak i też mamy nagrody rzeczowe, od Pogo, Fallen Thief, On Lemona, Falena, już wspominałem. No i co? I myślę, że mamy super dzień, super skatepark i scena deskorolkowa w Turku tutaj będzie się świetnie rozwijać od tego momentu, tylko w jeszcze lepszym tempie. I mam nadzieję, że jakieś naprawdę tutaj deskorolkowe gwiazdy zaczną się pojawiać i przede wszystkim młodzież będzie aktywnie spędzać czas, bo naprawdę obiekt jakby tylko po prostu się prosi o to. Myślę, że co? Zaczynamy, chłopaki! 20 minut i teraz przez 20 minut pokażę wam, w jaki sposób można korzystać z tego skateparku, bo to nie znaczy, że musicie jeździć tak jak oni. Trudny flip, trudny obrót deski, bajkowy piękny przelotka i dalej. Proszę bardzo. Dla niego to nic trudnego i też... Dzisiejszy dzień jest dla mnie szczególnie bliski, ponieważ przystań od wielu lat organizowała tutaj zawody, które się cieszyły ogromną popularnością. To jest kilkanaście lat tej pracy. Ostatnie zawody chyba były w 2014 roku, ale już stan był taki, że już no nie można było kontynuować zawodów. A przypomnę tylko, że przyjeżdżali tutaj do nas ludzie i z Warszawy, i z Gdańska,
i no właściwie z całej Polski, nie mówiąc tutaj Sieradz, Kalisz, Konin i tak dalej, to już na porządku dziennym, Łódź. Z tego, co tutaj się dzieje, bardzo się cieszę, bo jest bardzo dużo młodych ludzi i mamy nadzieję, że zaszczepimy tą ideę SKABu, czyli Skate Contest and Beatbox Battle, bo tak festiwal się kiedyś nazywał, i będziemy to kontynuować. Ja jestem już po wstępnych rozmowach z panem burmistrzem Romualdem Antosikiem, który chce reaktywować te zawody, i mamy nadzieję, że tak jak poprzednimi latami, tak i tutaj właśnie mówię, będziemy ściągać najlepszych zawodników z całej Polski. Chcę też powiedzieć, że myślimy o tym, żeby robić takie warsztaty, zwłaszcza dla najmłodszych, nawet w zimie, bo przecież przystań ma takie możliwości, Browarna 13 ma świetną salę, tym bardziej, że już rozmawiałem z kimś. No i mam nadzieję, że i z tych warsztatów, z tych zawodów, z tego skateparku, który tutaj powstał, no będzie narybek taki, że będziemy się cieszyć być może kiedyś mistrzami Polski, a może, kto wie, mistrzami świata. Oby. No cieszę się, że rzeczywiście udało nam się coś zrobić dla naszej młodzieży, ale to przede wszystkim ich zasługa, bo rzeczywiście od wielu, wielu miesięcy chodzili nad tym, były konsultacje, zaangażowali się w to. Wiadomo, że trzeba było znaleźć jakiś złoty środek, bo wszystkim się od razu nie dogodzi, natomiast uspokajam, bo jest taki też plan, żebyśmy rzeczywiście ten skatepark w przyszłości rozbudowali o kolejne, bo jak wiadomo, miejsce tutaj jest, o kolejne urządzenia, o kolejne jakieś tam rzeczy, nawet nie wiem, jak to się nazywa, ale najważniejsze, była dobra zabawa. A co się tutaj liczy, to że ta młodzież, która tutaj przychodzi teraz w momencie, nie siedzi przed komputerem. I po prostu to jest chyba podstawowy cel tego, żeby takie urządzenia w naszym mieście powstawały i miasto się rozwijało. Proszę bardzo, bajkowy backside boardzik tu, a jak? I Krzyż, proszę bardzo, one footer, przelotka przez flyboxa, widać, że on się już tymi flyboxami bawi. Ponureczku. Nie, nawet nie fejki. I Krzyż, proszę bardzo, Benihan. I befejki. Piękny piruecik, wszystko idealnie w tempo, wszystko idealnie podnute.